Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej będzie miało bardzo ważne znaczenie w kontekście decyzji gospodarczych. Mówił o tym na tanie polskiego radia członek zarządu NBP Paweł Mucha. 5 października Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Kolejne posiedzenie zarządu odbędzie się w listopadzie. To posiedzenie będzie już miało miejsce wtedy, kiedy będziemy dysponowali danymi, nad którymi teraz bank pracuje, zarząd pracuje. Jak wyjaśnił członek zarządu NBP Paweł Mucha, chodzi tu m.in. o prognozę inflacji przygotowywane przez analityków Departamentu Analiz i Badań Ekonomicznych NBP. To jest zupełnie podstawowy taki dokument, raport o inflacji, prognoza inflacji, a także prognoza wzrostu PKB. Wiele osób niepokoi galopująca inflacja. O tym, czy na horyzoncie widać jej spadek, jak wskazał Paweł Mucha, analitycy NBP będą się wypowiadać już po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej. Większość analityków dzisiaj się wypowiada w taki sposób, że ta inflacja w przyszłym roku będzie się znacząco obniżać i będziemy się zbliżać do celu inflacyjnego NBP, i to będzie obserwowane. W przyszłym roku i oczywiście w roku 2024. Najbliższe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej zaplanowano na 9 listopada.